Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Silni zwarci, oczywiście tak jest, to dokładnie w tej chwili prezentujecie. Przynajmniej część z was. Rozpoczynamy, proszę państwa, rywalizację. Pierwsza kategoria, pierwsze pytanie. Edek, kiedy będziecie się kłócić. Ostrzegaj nas tym razem. Dobrze. Teksik tak zwany. Teksik był niesamowity. Kasper. Tak? Przychodzi na trening, mówi, ej, Kuba, how are you? Jak tam się? Następnego dnia. Teksik, how are you? Fuck off. O! Zawsze był ten. I z koła strzela i uspokaja wszystkich. Przyszedł na rozmowy, to jeszcze był trener Szatałow. W Bolonii? Czy w poczekalni czekał, czy następny był w kolejce i Józef Wojciechowski niego mówi, no dobra, to już cię zatrudnia, bo jeszcze ten Szanta Łansow tam czeka, ale to ale to już nie będę z nim grał. Nie, niepotrzebnie to mówię. Niepotrzebnie to mówię. Realizator mówił, że trafiasz do najlepszego gościa, że tamta druga ekipa to na pizzu jedzie. Tak powiedział, tak? Tak powiedział? Porozmawiamy. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo. Okay. Mam informację, że tak formalnie to jest troszeczkę już przekręcona wypowiedź, tak nie było w praktyce, no ale nie ostatecznie już się obawia, już się boi. Niech dokończy tylko studia. Słuchaj, jak oni jadą na PiS-u tak jak Jürgen Klopp, to dobrze nie skończymy. No. Komputer się domaga żarłocznie odpowiedzi. Komputer się domaga żarłocznie. Messi, Suarez. No. Uwaga, jedziemy. Lewandowski i... No. I Kuba Wawrzyniak. Uwaga. Rozpoczynamy. Trochę się gryzie na ostatnim. Ale gra na czas. Manchester United. Manchester United. O, tam... Oraz taki bardzo popularny zespół, o którym w ogóle chciałem wam opowiedzieć. Ale szczerze mówiąc, zawiodłem się na człowieku, na Mateuszu. Na mnie się zawiodłeś, tak? Przerwaliśmy. Pierwsze, co powiedziałem, to w którym roku była Marsylia? Ty mówisz 9-1. Chciałem się właśnie zrewanżować za przybyłkę i za waszą interpretację podpisania i pierwszego występu. Komputer, proszę bardzo. Mati odpowiedział swoją miną. Punkt w tej kategorii osiągnęliście w tej chwili. Co chciałeś powiedzieć? Krzysiek ostatecznie mówi 2, a Mati się... W wieku 21 lat. Inaczej. W 21. No tak. Angola. Komputer. Côte d'Ivoire. Kolejny punkt. Otwory zaczęły swoją grę. Reprezentacja Francji jako ostatnia triumfowała w Mistrzostwach Świata przed własną publicznością. Wydarzyło się to w roku 1998. Która reprezentacja i w którym roku dokonała tego przed trójkolorowymi jako ostatnia? 1998 Argentyna! I uwaga, komputer weryfikujemy. Ausgleich! Nie były rzuty karne. Na Legii, niemieckim graliśmy. Piotrek Giza na spokoju, bo po pięciu, no to on nie był wyznaczony, stoi spokojnie, no ale pięciu strzeliło u nas i u nich. No i nagle Piotrek Giza zaczyna chodzić, kręcić, idź ty. I tak nie chciał w ogóle podejść do tego karnego. No i w końcu nie podszedł. Kiedyś chyba był półfinał Pucharu Francji, Paryż-Marsylia. Pamiętasz, Świr w ogóle karnych nie strzelał. Mhm. I do 10 karnego, bo było też tam 5-5, do 10 karnego wysłał bramkarza. Żeby samemu nie... Tak, i bramkarz nie trafił, bo miał strzelać 11. Kto stał w bramce polskiej reprezentacji w meczu Polska-Stany Zjednoczone w 2002 roku? RR. Świata taki. RR. Człowiek, który miał pewne problemy, ale wszystko jest... Ja mam taką skłonność do spektakularnych porażek. Tak. A jednak. To prawda. Sepuku, Depping w Grecji. Poszli z tymcami. Znowu się chcesz koniec, koniec ekstra mojej kariery. Proszę, bramka Samuraj 97 mi strzela bramkę. No. I jak dzisiaj przy 10-3 przegram to spotkanie, no to ja... Ja cofam te słowa, żebyśmy świat podbili. Ile drużyn liczy japońska J-League? No 20. 20, tak? No 20. Tak. 20. Proszę bardzo, komputer, najważniejszy moment w programie, weryfikacja. Aj! Tak! Tak! W ostatniej sekundzie spotkania, 18 drużyn. A, niemożliwe! Maja Strzelczyk, Kanal Plus. Dzień dobry i ofory.
Ofory. Dzień dobry, pani Majeczko, dzień dobry. Ofory. O, tu od razu jestem kultura, podobam się. Dobrze, proszę bardzo, ja czy powiedział sobie... A poczekaj, a Maja może proszę ma coś? Au! Ale mamy... My mieliśmy dokończone pytanie, to oferuję wam nie, również taką... Nie, słuchaj, ty nie jesteś odoferowany. Oferować tam sobie możesz. I tak miało być, i tak miało być. Ja nie znałam... I znając Matiego, wiedziałem, że się nie zgodzi, ale mam czyste ręce. Sponsorem piłkarskiego quizu pod napięciem są zakłady bukmacherskie Etoto.